Witajcie na kanale Sypnia Planuje. W 11 tygodniu ciąży dziecko zaczyna już połykać wody płodowe, trenując w ten sposób nerki i układ trawienny. Ma już własne kubki smakowe, więc rozróżnia smak, a do tego jeszcze siusia. W gardle powstają też miniaturowe struny głosowe, a na paluszkach tworzą się opuszki. 8-centymetrowy bobas potrafi się już przeciągać, ruszać główką, wyciągać paluszki i nadymać policzki. Jeżeli jesteście ciekawe, jak przebiegł 11 tydzień ciąży w moim przypadku, to zapraszam do oglądania. Ten tydzień przebiegł dla mnie bardzo pozytywnie. Mam dużo siły i ochoty do działania. Rozumiem, co znaczy to boom energetyczny w drugim trymestrze, chociaż w moim przypadku nie zaczęło się jeszcze drugi trymestr, ale już naprawdę czuję się świetnie. Podejrzewam, że to jest normalne uczucie, tylko że po tak długim, kilkutygodniowym po prostu osłabieniu i mdłościach powrót do normalności wydaje się jak supermoce. Tak szczerze mówiąc, to siedzę w domu z moim 2-latkiem i nie pracuję w tym momencie, więc oprócz normalnych prac domowych i spacerów czy zajmowaniem się po prostu 2-latkiem, to praktycznie nie mam się czym zmęczyć, więc naprawdę nie mam na co narzekać. Dlatego też zrezygnowałam z południowych drzemek. Wiem, że to było tylko te 15 minut na zregenerowanie się, ale teraz czuję, że mogę być aktywna przez cały dzień, nie musząc po prostu drzemać, więc zrezygnowałam z tego. Wieczorem czuję się troszeczkę bardziej zmęczona, ale lepiej wtedy śpię i to też jest ok. Jedną z rzeczy, która ciągle mi dokucza, to te poranne zawroty głowy, które naprawdę się nasiliły. I muszę na siebie bardzo uważać, staram się zachowywać bardzo powoli, jak już w późnej, zaawansowanej ciąży, bo każdy gwałtowny ruch powoduje po prostu mroczki przed oczami. Z samego rana, gdzieś tak od pierwszą godzinkę po tym, jak wstanę, muszę być bardzo, bardzo ostrożna. A czasami nawet i kiedy jestem ostrożna, i tak po prostu zrobi mi się ciemno przed oczami. I najlepiej, żebym po prostu usiadła i przesiedziała te 15 bądź 20 minut, aż mi przejdzie. Zanim jeszcze wstanę z łóżka, staram się pić dużo wody, tyle ile tylko jestem w stanie wypić, ale jakoś to nie pomaga i te po prostu zawroty głowy ciągle się pojawiają. Coraz częściej z mężem zastanawiamy się nad wyborem imienia. Nie znamy jeszcze płci dziecka, ale co do jednego jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, aby imię było uniwersalne w Polsce i w Anglii. Nasz pierwszy synek ma na imię Adam i bardzo chcielibyśmy, żeby tak podobne imię było też dla drugiego dziecka, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec. Czyli zależy nam na tym, aby pisownia po polsku i po angielsku była identyczna. Chociaż już coraz częściej myślę, że mogłabym iść na ustępstwo i jeżeli synek miałby na imię Oskar, to napisalibyśmy je przez C, a córeczka na przykład Olivia, to napisalibyśmy to przez V. A to w związku z tym, że nasze nazwisko jest bardzo długie i dla Anglików bardzo ciężko do wypowiedzenia czy przeliterowania, więc chcielibyśmy, żeby dziecko po prostu miało łatwe imię, które każdy napisze i jeżeli już musi literować swoje nazwisko, to chociaż jak powiem Adam, to każdy czy w przychodni, czy w urzędzie, czy w pracy po prostu wie, jak napisać Adam. Takich imion jest kilka, ale w sumie to wcale niewiele, w związku z tym, że mamy dużo znajomych i też rodziny w Polsce, która już część tych imion posiada. Więc jeżeli macie jakieś oryginalne pomysły, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, będę bardzo wdzięczna, gdyż wiem, że są imiona, to nie musi być nawet polskie imię, ale ważne, żeby po prostu można było je tak samo przeczytać, jak i napisać po polsku i po angielsku. Są imiona bardzo rzadkie, a piękne, których na przykład wcześniej nie słyszałam i są bardzo interesujące, dlatego może macie jakieś perełki, napiszcie mi koniecznie. Już od jakiegoś czasu zrezygnowałam z wielkiej ilości słodyczy, chociaż ciągle coś tam zawsze zjem, ale pojawiła mi się ochota na jogurty. I u mnie w domu zazwyczaj był tylko i wyłącznie jogurt grecki. Ja nawet nie musiałam go słodzić, gdyż dla mnie wydawał się słodki wtedy, kiedy jeszcze nie jadłam słodyczy. Teraz mam jogurty słodzone, owocowe.
i mam bardzo wielką na nie ochotę, więc myślę, że one troszeczkę zastępują mi tą ilość cukru, które wcześniej po prostu pochłaniałam w czekoladowych wafelkach. Ale tak czy inaczej staram się po prostu być rozsądna i nie objadać się, jeść jogurty tylko i wyłącznie po posiłkach lub na przekąski, a nie po prostu zamiast. Do tego kupiłam sobie sery w kilku rodzajach, takich jak feta, mozzarella czy nawet żółty, żeby po prostu zaspokoić tą ochotę na nabiał, zamiast po prostu upychać się słodkimi jogurtami. To już chyba wszystko, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. Jestem bardzo podekscytowana, bo już za tydzień mam wizytę USG i zobaczę maluszka. Tak jak mówiłam, ma około 8 cm, więc już jest całkiem spory. Ale jeszcze jedna rzecz, której zapomniałam powiedzieć, to ciąża bliźniacza. Ciągle siedzi mi w głowie. Ja parę tygodni temu zaczęłam sobie wyszukiwać właśnie objawy ciąży bliźniaczej i teraz coraz więcej takich filmików sugeruje mi się same na YouTubie. I muszę Wam przyznać, że bardzo wiele symptomów pasowało do pierwszych początków ciąży. Teraz brzuszek jakby przestał mi bardzo rosnąć, więc coraz mniej myślę o tym, że mogą być tam bliźniaki, bo o ile wydaje mi się, że w 8 tygodniu miałam dość duży brzuszek w porównaniu z tym, że byłam bardzo szczupła, to teraz w 11 tygodniu wyglądam całkiem normalnie jak wszystkie inne kobiety w ciąży pojedynczej. No ale jestem bardzo ciekawa, co wykaże USG, dlatego już nie mogę się doczekać. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i przesyłajcie te filmiki do znajomych, żebym wiedziała, że Wam się podobają. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa!